Run. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tep Talk. Biorę się za buty, co do których ja szczerze powiedziawszy mam silne wrażenie, znaczy przynajmniej tak myślałem, że one już w Tep Talk były. Poza tym coś tak mi się wydaje, że może ten odcinek nagrywałem, ale pliki straciłem i dlatego nie był opublikowany. W każdym razie, no tak czy siak na kanale nie był, a uważam, że być powinien, póki jeszcze te buty mam, chociaż mam je już ładne parę lat, ale sprzedać też je chcę, więc póki co odcinek należy zrobić. Są to buty, które teraz, jak ja sobie pomyślę, tak, pierwszy raz ten model jest u nas na kanale, no co jest dosyć dziwne, bo są to Nike, są to Mercuriale, są to Superfly, no to nie było na kanale, a no nie było. Ja kilka par tych butów mam, jak sobie teraz sięgam pamięcią, to mam dwie w swoim rozmiarze, mam żółtą i granatowo-niebieską. Oczywiście jeśli się odnoszę do moich, to mówię o mojej kolekcji stricte, czyli butów w moim rozmiarze. Tu mam natomiast nie w swoim rozmiarze. Swego czasu gdzieś tam kupiłem, no bo jest to but bardzo ciekawy. Zdecydowanie bardziej ciekawy z pewnych względów niż buty, które ja mam, te moje kolorystyki, bo jest to pierwsza startowa kompozycja Nike Mercurial Superfly 1. Przypomnijmy, że buty te były wydane i teraz, żeby Wam nie skłamać, równolegle do jakich waporów? Równolegle do waporów 5, tak. 5, bo 5 to był 1, 6, 2, 7, 3, a jak były wapor 8, to Superfly nie było. Równolegle do waporów 5. Wtedy to też wapory 5 były całkiem fajnym butem, natomiast 6 już się mocno skaszaniły i tylko Superfly był takim butem godnym zauważenia. A nomen omen całkiem kiepskim. Wracamy do jedynek. Zazwyczaj jest tak, że jeśli kolorystyka jest jakaś startowa, no to z nią jest związana tam duża kampania marketingowa, no i w rezultacie po jakimś czasie te buty się trochę nam przejadają, prawda? Ta pierwsza kolorystyka nigdy nie jest jakaś tam bardzo pożądana. W tym przypadku jest troszeczkę inaczej. Inaczej jest dlatego, że ta pierwsza kolorystyka Superfly 1 była wycofana z rynku. No w zasadzie ona pojawiła się w sklepach, z tym, że tak szybko Nike stwierdziło, że jednak ją wycofuje, że no nie zdążyły długo w tych sklepach pobyć i niewiele ludzi miało okazję je kupić. Stąd też buty te są bardzo takim kolekcjonerskim przedmiotem. Niewiele osób je ma. Były one oczywiście w lance i we wkręcie. Tutaj przypomnijmy, jeszcze nie było klasycznych miksów, chyba że jacyś piłkarze mieli je zrobione. Normalnie w sklepach buty były w wersji SG. Tak jak to tutaj wygląda. Dokładnie tak wygląda ta startowa kolorystyka. No but jest bardzo, bardzo fajny, w przeciwieństwie do Superfly 2 i 3, które były sztywne, niefajne, no to te tutaj naprawdę bardzo fajnie leżą na nodze, po pierwsze. Po drugie, mamy tutaj dużo bajery, no bo jest karbon. Jest też bardzo mocno widoczne flywire, czyli te włókna nylonowe, które usztywniają bok kolewki, które tu są wtopione i bardzo ładnie one tutaj wyglądają. No z każdej strony but się prezentuje naprawdę bardzo atrakcyjnie, też w przeciwieństwie do kolejnych Superfly 2 i 3, póki się nie pojawiły jeszcze te z cholewką zrobioną z flywire, no to ten but taki jest w duchu wapora, czyli jest mimo wszystko taki nie za gruby, nie za skomplikowany, bardzo dosyć dobrze przylegający do cholewki, no jednak te kolejne Superfly jakieś takie bardziej rozlazłe się wydawały i wcale nie takie atrakcyjne. Dlaczego Nike wycofało te buty z rynku? Ano dlatego, że jak tylko się pojawiły i zawodnicy zaczęli w nich grać, były bodajże 3 przypadki, gdzie te buty rozwaliły się, po prostu cholewka się podarła na boisku, po prostu się rozpadła i to nie w takim sensie, że gdzieś tam odswoiła od podeszwy, bo to by było w miarę normalne, tylko po prostu nie wiadomo z jakiej przyczyny gdzieś tutaj, tak jakby one nagle pękły i się rozwaliły. Najbardziej pamiętnym takim przypadkiem był przypadek Andreja Arshavina, który grał wtedy Arsenalu Londyn, no i właśnie podczas meczu coś takiego się stało, były nawet zdjęcia dosyć dokładnie to pokazujące. Jaka jest tak naprawdę wada tych Superfly? Nie wiem. Też nie jest to tak, że każdemu one się rozpadały, ale widocznie Nike chciało uniknąć jakiegoś takiego blamaszu, bo faktycznie widocznie w wyniku jakiegoś tam sprawdzenia na podstawie tego, co się piłkarzom wydarzyło, doszli oni do jakiegoś wniosku, że faktycznie coś z tymi butami jest nie tak i je wycofali. Tutaj mamy but używany, jak widać. Niestety używany, też bym wolał mieć nowy, ale no jest jaki jest, bardzo trudno je zdobyć, więc cieszę się, że w ogóle te mam.
No jak widać w całości nie rozpadły się. Kto wie, czy na przykład tylko to nie była kwestia lanek. Nie wiem, nie będę już dywagował. Mamy tutaj ID Samuel i... Nie, tylko Samuel chyba jest. No buty te są zrobione przez Nike. Nie wiem, czy w Montabellunie, czy to ID było robione. Co tutaj mamy? Made in Italia. Teoretycznie buty, które były robione w Montabellunie, powinny mieć tutaj chyba jakiś napis Montabelluna. Nie wiem. Montabelluna to jest, przypomnijmy, takie miasto we Włoszech, gdzie Nike ma swoją fabrykę robiącą buty dla gwiazd. Buty te były zrobione dla piłkarza Nelsona Valdeza. W tej chwili nie wiem, gdzie on gra i czy w ogóle jeszcze gra. Był to piłkarz z Bundesligi na ówczesne czasy, a Samuel to jego syn wtedy, co zdążyłem gdzieś tam kiedyś wygooglać, bo buty te, jeśli ktoś długo czyta te PPL, to pewnie no już nieraz widział. Więc tak, buty zrobione dla zawodnika, kolorystyka, której w zasadzie wycofano ją z rynku i bardzo, bardzo rzadka. Sama w sobie, jeśli chodzi o kolorystykę, bardzo mi się podoba. Trzeba powiedzieć sobie też o całej serii modelu Superfly 1, że bywały kolorystyki, które były podzielone i była ich, zdaje się, większość, bo pamiętam tą, pamiętam czarno-biało-różową, pamiętam granatowo-niebiesko białą, tutaj pokazuję kolory, buty żółte, które ja mam, to są bardzo pamiętne buty, zapewne pamiętacie na przykład Zlatana Ibrahimowicza grającego w nich w Barcelonie, to one były całe żółte i miały czarnego susza. Jeszcze była taka specjalna edycja, co ciekawe, wypuszczona z jakiejś okazji związanej z rugby bodajże, która się nazywała Wear It Proud. No to była limitowana edycja. Teraz tak staram się sobie przypomnieć, jakie były te kolorystyki teoretycznie. Powinny być one takie same, jakie mieliśmy i w Vapor 5, więc tutaj jednocześnie możemy sobie w ten sposób tutaj myśleć. Pamiętacie jakieś jeszcze? Ja teraz się tak na chwilę zawieszę, bo naprawdę staram się przypomnieć. Podejrzewam, że było ich więcej niż to, co ja mówię. Natomiast czy już pamięć tutaj taka... A, tak, były jeszcze czarne z żółtym. O, to pamiętam sobie, włączcie prezentację Cristiano Ronaldo na Santiago Bernabeu, to tam Cristiano był właśnie w tych czarnych superflyach z żółtym znaczkiem. Co jeszcze? Wy jakieś pamiętacie? Jak pamiętajcie, to dajcie znać w komentarzu. Może mi coś jeszcze za chwilę przyjdzie do głowy. Ciekawe zagadnienie, no zdecydowanie więcej powinno być, chociaż też człowiek zaczyna się zastanawiać, czy aby te kilka lat temu to jednak troszeczkę mniej tych kolorystyk nie wypuszczali. Tym bardziej, że jakoś tam, jak sobie pomyślę o tych czasach, Vapor 4-5, to w miarę szybko szło to wypuszczanie. Niektóre kolorystyki, które sobie przypominam, pojawiają mi się w Vaporze, ale to był Vapor 4. Przypomnijmy, że Vapor 4 i 5 to są dosyć podobne buty. Aczkolwiek piątki zdecydowanie bardziej udane, bo bez takich tych poduszek z tyłu. Może jeszcze te modele kiedyś pokażemy. Na przykład jakbym gdzieś znalazł je sobie w wersji nowej, to chętnie bym kupił po to, żeby wam je pokazać. Jeśli chodzi o sam ten model, no możliwe, że jakimś wielkim fuksem gdzieś jeszcze znajdziecie, no i chcielibyście wiedzieć, czy te buty są fajne, czy nie fajne. No mamy tutaj podeszwę z włókna węglowego. W pewnym momencie, kiedy wyszły Superfly 4, to Nike, nie, Superfly 5, to Nike powiedziało, że zmieniło ilość warstw tego karbonu z 3 do 2, bo podeszwa karbonowa była dosyć sztywna. Nie wiem, jak to zrobiono tutaj w tych Superfly, natomiast trzeba powiedzieć, że tutaj bardzo ładnie ta podeszwa się zgina, więc nie mam absolutnie żadnych uwag. Cholewka troszeczkę odbiega od dzisiejszych standardów, nie jest ona jednak tak ładnie elastyczna, natomiast no tak, trzeba sobie jasno powiedzieć, recenzję Superfly 1 znajdziecie w ogóle w dziale testy na TPPL, z tym, że to jest mimo wszystko na pewno dobra recenzja, ale na to, jak obecnie piszę i bym pisał recenzję, to pewnie tam troszeczkę jednak mniej tej treści jest, ale warto sobie zobaczyć. Pamiętam, że but ogólnie, jeśli chodzi o tą cholewkę, no to jest sztywny. Pamiętam takie wrażenie, że no jeśli dobrze zawiążemy, to ładnie przylega do stopy i ogólnie bardzo fajnie się gra, ale jednak pewna sztywność tutaj jest. No ale ona jest niczym w porównaniu do tego, co mieliśmy w późniejszych edycjach. Na pewno but, który wam tutaj pokazuje, model sam w sobie jest bardzo, bardzo ciekawy i no pamiętam, że bardzo, bardzo szybko się w ogóle wysprzedały wszystkie kolorystyki. Założę się, że jeśli na eBayu są gdzieś do kupienia, to za bardzo dużą kasę.
No natomiast ta kolorystyka sama w sobie, no już w ogóle niezły rarytas i bardzo fajnie, że udało wam się, mi się ją tutaj wam pokazać. Poza tymi modelami, które wychodzą na bieżąco, no uwierzcie, że te buty w porównaniu do jakichś, które tam obecnie wyjdą, powiedzmy na przykład do Hypervenom Phantom 3, może w wersji nie DF, jakbym sobie tak zestawił, to absolutnie wolę te Superfly'e. No a z taką historią to już w ogóle, nawet gdyby mi się miały na stopie rozpaść. Ciekawostka niezła. Okej, okay, dzięki za oglądanie. 10 minutek nam się tutaj widzę pogadało. Jeśli pamiętacie inne kolorystyki, nie googlując, takie wyzwanie dla Was, nie googlujcie, to wpiszcie w komentarzu, jakie to było. Jestem bardzo ciekaw, czy coś ominąłem, a Wy pamiętacie. Pozdrawiam.